Ojca Radia Gdańsk. Zaprasza Mariusz Kowalik. Dobry wieczór Państwu, witam jak co czwartek w Radiowym Klubie Ojca Radia Gdańsk. Dziś moim i Państwa gościem jest Edyta Gronowska, dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej Lokomotywa w Sopocie, członek zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa oraz przez ostatnie kilka lat moderator Akademii Familijnej. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Zaprosiłem Panią do Radiowego Klubu Ojca, bowiem chciałbym z Panią porozmawiać o przedszkolu. Twierdzą Państwo jako Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, że wybór przedszkola w życiu człowieka jest ważniejszy niż wybór uczelni wyższej. Proszę wytłumaczyć, skąd takie przekonanie? To rzeczywiście odważna teza, którą ukuliśmy. Natomiast ma ona swoje absolutne podstawy i chciałabym tutaj jakby przybliżyć być może rodzicom, ojcom temat okresów sensytywnych, na których my zbudowaliśmy swój program edukacyjny Lokomotywy, przedszkola, ale także szkoły, z którego wynika, że na ten wiek przedszkolny przypada najwięcej takich wrażliwych, krytycznych momentów, w których dziecko w sposób naturalny, swobodny, z otwartością dużą na świat, z świetną motywacją wewnętrzną, taką niczym nieprzymuszoną, rozwija swoje kompetencje, umiejętności, kształtuje swój charakter. I to jest moment, który można przeoczyć niestety, który trwa krótko, a mianowicie mniej więcej do 12 roku życia większość tych krytycznych chwil się pojawia, a potem wygasza i nie pojawia się już nigdy później. Więc wszystko to, co wykształcimy w naszych dzieciach w tym czasie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, będzie bazą do tego, aby nabywało ono bardziej skomplikowane umiejętności i sprawności w przyszłych swoich latach życia. Czyli mniej więcej w okresie uniwersyteckim już to okno na wszystkie sprawności, umiejętności jest już zamknięte. To, co mogło wykształcić dziecko, wykształciło. To, czego nie wykształciło, będzie naprawdę z dużym trudem, mozołem, w pocie czoła kształtować. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale nie będzie to już tak przyjemne i tak naturalne i w tych połączeniach neuronalnych na stałe się nie zapisze, jak mówi psychologia, jak w tych okresach sensytywnych wieku przedszkolnego. No właśnie, użyła Pani takiego określenia okres sensytywny. Myślę, że wielu ojców nie będzie rozumiało tego określenia dokładnie. Co to znaczy? Okres sensytywny, czy jak nazwa wskazuje, to jest taki okres szczególnej wrażliwości. Już troszkę jakby o nim tutaj w pierwszym pytaniu powiedziałam. Jest to faza rozwoju, szczególna faza rozwoju, w której dziecko otwiera się na zdobywanie umiejętności, kształtowanie charakteru, nabywanie różnych sprawności. I w psychologii rozróżniamy takie trzy ważne fazy w rozwoju dziecka. Pierwsza faza Golden Age to jest po urodzeniu do trzeciego roku życia. Druga faza, srebrny wiek, Silver Age, od czwartego, trzeciego do ósmego, ewentualnie 12 roku życia. I później po 12 roku życia dziecko wchodzi w epokę tak zwanego kamienia łupanego, w którym już właśnie te umiejętności, które jak wspomniałam, w dosyć sprawny, łatwy i przyjemny sposób mogło nabywać wcześniej, teraz będzie, no, przychodziło mu z dużą trudnością. Trzeba będzie łupać kamienie. No dobrze, trzeba będzie łupać kamienie, tak. Chciałbym zapytać się tak przekornie. Przed 100 laty nie było przedszkoli i ludzie sobie jakoś radzili. Czy mam rozumieć, że ta edukacja przedszkolna, która jest teraz, przyczyniła się właśnie do tego, że tak błyskawicznie rozwijamy się technologicznie w ostatnim wieku? Przed 100 laty dzieci miały taką naturalną możliwość rozwijania się, rozwijania swoich sprawności w terenie, w naturze, w pracy, w polu, w domu rodzinnym, ale też oczekiwania świata, myślę, że wymagania świata były troszkę mniejsze. W tym momencie i świat pędzi, i technologia, i umiejętności, kompetencje komunikacyjne, które dziecko musi nabywać, muszą być na tak wysokim poziomie. Też oczekiwania i potrzeby, myślę, nas współczesnych ludzi zwiększyły się. Jesteśmy bardziej wrażliwi na siebie. Mamy większą świadomość tego, czym jest poczucie własnej wartości dziecka. Dlaczego afirmacja jest tak ważna w kształtowaniu tożsamości dziecka? Już odeszło się od kar cielesnych i w ogóle kara jest już czymś takim bardzo archetypicznym, takim powiedziałabym, no niezbyt modnym i całe szczęście, uważam, w rozwoju dziecka, więc rozwijamy się, musimy dostosowywać się również do tego, co przynosi nam świat i to, co sprawdzało się 100 lat temu, w tym momencie już no, nie sprawdzi się. Natomiast wiedza z zakresu okresów sensytywnych, ona właśnie ma takie mniej więcej 100 lat, korzystała z niej już Maria Montessori, współczesna
współczesna neurodydaktyka jakby potwierdza te odkrycia, że rzeczywiście te fazy w rozwoju życia dziecka istnieją, że dziecko otwiera te okna swojego rozwoju w krótkich momentach swojego życia, wtedy w sposób, tak jak już powtórzę jeszcze raz, ale to chyba ważne, żeby to zrozumieć, w sposób bardzo naturalny i łatwy nabywa umiejętności i sprawności i dobrze mieć tą wiedzę, dlatego że naszym celem też jako lokomotywy jest pokazać rodzicom, że jest czas na to, żeby dziecko nauczyć bycia uporządkowanym, prawdomównym, zanim zacznie być nieuporządkowane i zanim zacznie kłamać, żeby nauczyć dziecko bycia pracowitym, zanim zacznie być leniwe. To jest dużo prościej, dużo łatwiej pracować na pozytywach i stosować profilaktykę niż później leczenie w przyszłości. Czy prawidłowe wychowanie dziecka jest w ogóle możliwe bez edukacji przedszkolnej, czy raczej trzeba się pogodzić z tym, że już bez przedszkola dobrze wychować dziecka się nie da? Tutaj na pewno nie chciałabym takich zero-jedynkowych tez dawać, natomiast powiem, jakie korzyści przynosi przedszkole i dlaczego uważam, że od tego trzeciego roku życia dobrze, aby dziecko w świat przedszkolny weszło. Z uwagi na fakt, że środowisko przedszkolne stwarza dziecku okazję do poznania wielu dzieci o różnych temperamentach, różnych charakterach, osobowościach. Dziecko ma szansę konfrontować się z różnymi sytuacjami trudnymi, w których będzie formować się, uczyć zachowań, uczyć komunikacji, stawiania granic sobie i innych. Trudno mi sobie wyobrazić inne takie środowisko, w którym nawet przy wielodzietnej rodzinie, w którym tych interakcji będzie tak wiele, jak na przestrzeni życia przedszkolnego. Oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby to było jakiekolwiek przedszkole i jakiekolwiek interakcje i dziecko pozostawione sobie, dlatego jakby w lokomotywie my bardzo dużą wagę przykładamy do tego, żeby wszyscy nauczyciele mieli dużą uważność, żeby to byli tacy mentorzy, tutorzy, którzy przyglądając się, jak dziecko funkcjonuje w relacjach rówieśniczych, a one są bardzo ważne, to życie społeczne, kształtowanie emocji dziecka, to jest właśnie kluczowe w życiu przedszkolnym, żeby przyglądając się dziecku w tych różnych sytuacjach, pokazywać dzieciom, czy uczyć dzieci narzędzi rozwiązywania konfliktów, stawiania granic sobie, inicjowania zabaw, jeżeli dziecko jest nieśmiałe, jeżeli to jest lider i chciałby dochodzić do swojego celu po przysłowiowych trupach, to też wskazywać na empatię, uczyć dziecko wrażliwości. Stop, zatrzymaj się, zobacz, kolega jest smutny, płacze, zabrałeś mu książkę, zabrałeś mu kredkę, tak? Żeby też uczyć tej wrażliwości. I ponieważ nasz świat pracy zawodowej bardzo bazuje na pracy grupowej, na działaniach zespołowych, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby w rodzinie, gdzie być może jest jedno, dwójka, trójka dzieci, żeby takich interakcji zespołowych nauczyć się w sposób taki płynny, wielowymiarowy, żeby tych doświadczeń była odpowiednia duża ilość, która rzeczywiście wprowadzi w nas w jakąś taką sprawność, nawyk czy cnotę w kształtowaniu właśnie charakteru dziecka. Powiedziała Pani, że przedszkole nie zawsze jest równe przedszkolu. Ja rozumiem, że są jakieś kryteria, którymi powinni kierować się rodzice przy wyborze takiego przedszkola. Tak, rzeczywiście to jest bardzo ważne, bo każda rodzina ma swoją specyfikę, swój system wartości, zasad wychowawczych, w jakich chciałaby wychowywać swoje dziecko. My jako rodzice lokomotywy, tworząc ją 14 lat temu, dokładnie wiedzieliśmy, czego chcemy, na czym bazujemy, jakiego człowieka chcemy kształtować, formować, na czym ma polegać i również rozwój duchowy i intelektualny, fizyczny i emocjonalny dziecka. I wydaje mi się, że każda z rodzin, każdy rodzic wybierając przedszkole dla swojego dziecka powinien wybrać takie miejsce, które jest najbardziej spójne z jego systemem zasad i systemem wartości. Ja też prowadzę dlatego spotkania rekrutacyjne, to są długie rozmowy, godzinne, prawie czasem ponadgodzinne z rodzicami, żeby opowiedzieć, czym jest lokomotywa, jakie wartości, zasady, system edukacyjny, jaki rodzice odnajdą w naszym przedszkolu i pytam, czy to jest coś, co jest dla nich ważne, co jest dla nich wartością, czy to jest miejsce, które będzie takim przedłużeniem naturalnym domu rodzinnego. Jeśli tak,
to ja zapraszam rodziców do naszego projektu edukacyjnego i otwieramy się na współpracę, na wspólną przygodę i dziecko wtedy jest naprawdę beneficjentem tej świetnej współpracy nauczycieli i rodziców. Czy często zdarza się, że ktoś twierdzi, że jednak to nie jest to i szuka czegoś innego? Zdarzają się takie sytuacje. Miałam kilka takich sytuacji, których rodzice bardzo byli zachwyceni programem wychowawczym, edukacyjnym, naszym podejściem do rozwoju fizycznego dziecka, do pracy z emocjami, ale byli to rodzice, którzy naprawdę nie wierzyli w Boga, uważali, że wartości duchowe, no w żadnym sensie to się nie godzi z ich systemem i światopoglądem. I uznaliśmy, że nie ma sensu dziecku na tak ważnym obszarze wprowadzać takiego dualizmu, bo naszym celem i rodziców celem jest współpraca i spójność na wszystkich ważnych obszarach. I dziecko, które no, musi wybierać tak, między przedszkolem a rodzicami, czy rodzicami a przedszkolem, to na pewno nie służy jego rozwojowi. My chcemy stworzyć mu absolutne poczucie bezpieczeństwa, bo na tym będziemy też budować jego siłę, jego samoocenę wysoką i tak dalej. Więc parę takich przypadków zdarzyło mi się w życiu, ale też była to bardzo fajna, bardzo dobra rozmowa z rodzicami. Rzeczywiście z takim dużym szacunkiem odnosiliśmy się do prawa, do tego, żeby żyć swoim życiem i swoim światopoglądem. No, a jak wygląda kwestia wieku dziecka? Bo wspomniała Pani o 3 latach, ale czy to jest ten wiek, którym powinno się, czy ten jest wiek, którym może się trafić do przedszkola? Statystycznie rzeczywiście 3 rok życia to jest wiek, w którym dziecko tą gotowość przedszkolną osiąga. Ona jest mierzona chociażby tym, że dziecko nabywa umiejętności samoobsługowe, ma ochotę już wchodzić w interakcje z rówieśnikami, chociaż nie są to takie interakcje zbudowane na bardzo świadomej komunikacji, tylko bardzo często dzieci bawią się z sobą obok siebie, tak? Natomiast potrzebują już swojego kontaktu, potrzebują naśladować pewne działania, wchodzić w no, zabawy, tak? Czuć się taką częścią w większej społeczności. Również intelektualnie, fizycznie są otwarte na to, żeby program, który jeśli w przedszkole ma taki dobry program, żeby w niego wejść, ale zdarza się czasem, że ta gotowość jest osiągana troszkę później, a czasem nawet troszkę wcześniej, bo zdarza nam się i przyjmować i 4-latków, ale też nawet 2,5-latków. Często słyszę, że organizatorzy wychowania przedszkolnego dosłownie licytują się na dużą liczbę zajęć dodatkowych, takie jak języki i to już nawet nie jeden, ale 2 i więcej, zajęcia sportowe typu judo, pływalnia, a nawet park trampolin, zajęcia z rękodzieła, dekupażu. Czy taka oferta rzeczywiście ma znaczenie? Czy to jest rzeczywiście czas na takie obciążenie dzieci, czy raczej powinniśmy się skupić właśnie na tych elementach, o których wcześniej Pani wspomniała? Bardzo dobre pytanie i tu rzeczywiście rodzice muszą się wykazać takim no, dużym krytycyzmem w podejściu do oferty różnych placówek edukacyjnych i zawsze kierować się dobrem dziecka, ale tym dobrem dziecka możemy się kierować wtedy, kiedy mamy rzeczywiście świadomość tego, co dziecko naprawdę potrzebuje. I o ile oczywiście wczesna stymulacja dziecka jest bardzo potrzebna, o tyle ona musi być zrównoważona o to, jaki dziecko ma potencjał i możliwości przyswajania i wiedzy i różnych sprawności. Więc dlatego wspomniałam o tych okresach sensytywnych, w których rzeczywiście bardzo wyraźnie na takiej tablicy widać, jakie umiejętności, jakie sprawności, kompetencje dziecko w jakim wieku nabywa, w związku z czym, jakie metody pracy, jakie narzędzia powinniśmy zastosować, użyć, aby odpowiedzieć, nakarmić w cudzysłowie odpowiednio dziecko w związku z jego potrzebami, które są uzasadnione. Tak chociażby wszystkie edukacje, które w Lokomotywie wprowadziliśmy, czy edukacja wczesnego czytania, pisania, liczenia, lingwistyczna, artystyczna, one są dokładnie właśnie zbieżne, spójne z tym, z tą tabelą okresów sensytywnych, po to, aby właśnie wstrzelić się w te okna rozwojowe dziecka, wtedy, kiedy one jest właśnie otwarte na przyswajanie wiedzy w sposób naturalny, łatwy, spontaniczny i z tą motywacją wewnętrzną, o której mówię, żeby nie przedobrzyć tak kolokwialnie. My w naszym programie mamy niewiele zajęć tak zwanych takich bardzo... takich fajerwerków, dokładnie, dziękuję za wspomożenie. Z tego względu, że one są dziecku nie do końca potrzebne do rozwoju, natomiast ma bardzo dużo rzeczy takich manualnych, wytwarzania. Nie ma w przedszkolu typowych zabawek, bo dziecko samo wytwarza. Ono jest w fazie dużej tworzenia sobie wyobraźni, dlatego też artystyczne zajęcia, śpiewanie piosenek, ćwiczenie pamięci tej głębokiej, liczenie w pamięci, matematyka, czy chociażby czytanie. Wprowadzamy tutaj metodę krakowską, sylabową,
Jagody Cieszyńskiej, żeby jakoś tak intuicyjnie dziecko też uczyło się czytać. To wszystko musi być bardzo dostosowane do potrzeb realnych dziecka i wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem rodzice powinni oceniać ofertę przedszkola, na ile ona rzeczywiście realizuje prawdziwe potrzeby, odpowiada prawdziwym potrzebom rozwojowym dziecka. Ostatnio rozmawiałem w Radiowym Klubie Ojca ze specjalistą od tak zwanego krytycznego myślenia i wtedy dowiedziałem się, że to jest bardzo cenna umiejętność, którą powinno się poznawać właśnie od przedszkola. Czy u Państwa również wprowadzone są elementy uczenia dzieci, jak odróżnić fakty od opinii lub od manipulacji? Tak, zdecydowanie. To jest może nawet nie tyle modne, bo to już ta metoda istnieje od wielu, wielu lat. Natomiast muszę się od razu tutaj też pochwalić, że Szkoła Lokomotywa jest pierwszą w Polsce szkołą, która otrzymała międzynarodowy certyfikat szkoły TOC, bo to mówimy o narzędziach TOC. Z tego względu, że już od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczniowie uczą się wszystkich narzędzi krytycznego myślenia. To jest taka chmurka, drzewko i gałązka. Dodatkowo uczą się komunikowania, rozwiązywania problemów, stawiania sobie ambitnych celów, to co Pan wspomniał, odróżnienia faktów od opinii. Podobne zajęcia odbywają się już u nas w zerówce, więc dzieci ten model, ten system pracy, tej teorii ograniczeń krytycznego myślenia już mają wprowadzone w zerówce, bo wtedy rzeczywiście również to jest ten moment na to, żeby uczyć się, obserwować świat, zadawać pytania, być odważnym również, kwestionować tak zwane oczywistości. I cały proces edukacyjny właściwie od przedszkola przez całą szkołę podstawową jest ukierunkowany na to, mam takie trzy filary, mówimy, nauczyć dziecko myśleć, kochać i pracować. I narzędzia TOC, te krytyczne myślenie, to są takie narzędzia, które niesamowicie wpisują się w program Lokomotywy, a więc nauczyć dziecko myśleć, kochać i pracować. Więc jak najbardziej podpisuje się pod tym, żeby już od przedszkola krytycznego myślenia uczyć naszych podopiecznych. Zapytałem o to myślenie krytyczne nie bez przyczyny, bo trwa bowiem okres pandemii, który dla wielu okazał się bardzo trudnym czasem, a informacje płynące z bardzo wielu źródeł nie zawsze pokrywają się z faktami i to utrudnia realną ocenę tego, co nas otacza. Rodzice często mają obawę, na przykład, czy to jest dobry czas na posyłanie dzieci do miejsc, gdzie spotkają się one grupowo z innymi dziećmi. Czy te obawy są uzasadnione? Czy myślę, że trzeba wszystkie słuchać siebie, tak? Jeśli rodzice mają obawy, to na pewno muszą szukać później albo źródeł informacji, które potwierdzą mi te obawy, albo obalą. To jest też taki element, zachęta do analizowania treści, które tak powszechnie pojawiają się w prasie, w mediach, wszędzie, gdzie spotykamy. My też w Lokomotywie zorganizowaliśmy takie spotkania z lekarzem epidemiologiem na temat właśnie mitów i faktów na temat koronawirusa. Zadaliśmy mnóstwo pytań dotyczących właśnie konkretnych rzeczy, z źródeł zakażeń, transmisji choroby, zabezpieczeń przed tym, więc wydaje mi się, że zebraliśmy naprawdę dużo rzetelnych informacji, żeby chociażby przygotować się na powrót dzieci do przedszkola. I muszę powiedzieć, że w Sopocie byliśmy jedyną placówką przedszkolną, która otworzyła się dla dzieci, dla rodziców. Zakupiliśmy bardzo dużo sprzętów do ochrony, do dezynfekcji, opracowaliśmy procedury wewnętrzne, żeby zabezpieczyć dzieci, personel i rodziców przed kontaktami, które mogłyby być przyczyną rozprzestrzeniania się zarażeń. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że już po kilku tygodniach prawie 50% dzieci wróciło do przedszkola. Naprawdę świetnie nam się udaje tutaj z rodzicami współpracować i zabezpieczać od strony i edukacyjnej, ale też poczucia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa, cały przebieg edukacji dla naszych dzieci. Więc ja bym tutaj miała taką zachętę dla rodziców, żeby zawsze z pokorą i elastycznością podchodzić do wszystkich tego typu rzeczy, których prawdopodobnie będzie coraz więcej i taki zachować balans między być może paniką a ignorancją tych faktów. Także zdrowy rozsądek, konstruktywne działania, taka naprawdę rzetelna analiza, no i pokora, tak? Pokora to jest coś, co musimy wszyscy jakby mieć do końca, bo tak naprawdę nie wiemy, czym jest zjawisko pandemii, czym będzie, jak się rozwinie. Widzę, że te narzędzia krytycznego myślenia, rozsądnego myślenia służą Państwu również dość dobrze. Czy dziecko, które ma niedługo, to znaczy po wakacjach, po raz pierwszy pojawić się w przedszkolu, trzeba jakoś przygotować? Jak takie przygotowanie, wdrożenie powinno wyglądać i kiedy trzeba je zacząć? Czy już teraz, czy pod koniec wakacji dopiero?
Najlepiej, aby dziecko rozpoczęło edukację przedszkolną we wrześniu z całą grupą, tak? Oczywiście dołączają dzieci w trakcie roku, natomiast lokomotywa przygotowuje się do takiej adaptacji dzieci dwutorowo. Po pierwsze, przekazujemy dosyć szczegółowe informacje naszym rodzicom. Cały taki opracowaliśmy informator dotyczący adaptacji dziecka, czyli jak rozmawiać z dzieckiem, jak mówić o przedszkolu, nastawiać pozytywnie, no cały szereg punktów, które rodzice nasi mogą już przećwiczyć, przetestować. Oczywiście wdrażanie w czynności samoobsługowe, żeby dziecko z taką pewnością siebie weszło do przedszkola, a później zapraszamy rodziców na takie dwa dni ostatnie sierpnia, na dni adaptacyjne, w których dziecko pod okiem jeszcze rodziców, w takim poczuciu też bezpieczeństwa, poznaje swoją grupę, swoje miejsce, nauczycieli, wychowawców, szafkę ze swoim podpisem, imieniem i nazwiskiem, gdzie są toalety, po to, aby już od września rozpoczęło samodzielną przygodę w przedszkolu. I ten okres adaptacyjny trwa od 2 tygodni do czasem nawet 2 miesięcy. Gdzieś w lokomotywie wydaje mi się, że po 2 tygodniach dzieci są naprawdę już zaadaptowane i potrafią zostawać już bardzo długo w przedszkolu, jeśli taka jest konieczność i potrzeba rodziców. Ale to wymaga właśnie dużej współpracy z rodzicami i pozytywnego nastawienia do przedszkola. Rodzice muszą mieć zaufanie, że posyłając dziecko do przedszkola, ono tam będzie bezpieczne, że osoby, kadra, która będzie pracowała w tym przedszkolu, to osoby, na których mogą liczyć. To są osoby, które będą spójne, autentyczne, prawdziwe i będą realizowały program danej placówki edukacyjnej. Więc jeśli rodzice mają tego typu poczucie bezpieczeństwa, to też bez tego podświadomego lęku wpuszczają dziecko do przedszkola, bo też wiedzą, że jeżeli dziecko zapłacze, że jeżeli będzie jakiś problem, to my od razu skomunikujemy się, skontaktujemy się z rodzicami i będziemy sobie ustalać dalszy plan działania. Więc myślę, że poczucie bezpieczeństwa to jest podstawa dla rodziców, a ono się przełoży potem na poczucie bezpieczeństwa dziecka i udaną adaptację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że otrzymaliśmy bardzo solidną pigułkę informacji dla wszystkich rodziców, którzy teraz zmagają się z decyzją, czy posłać i gdzie posłać dziecko do przedszkola. Kończymy dzisiejszy Klub Ojca Radia Gdańsk. Moim i Państwa gościem była Edyta Gronowska, dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej Lokomotywa w Sopocie, członek zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa za tydzień o 22.30 na kolejny Radiowy Klub Ojca. Mariusz Kowalik, dobranoc. Klub Ojca Radia Gdańsk. Zaprasza Mariusz Kowalik.